Krótka historia kłamstwa. Od początku istnienia filozofii filozofia zgodnie ze swoją istotą miała być umiłowaniem mądrości, a zatem dążeniem do wiedzy pewnej, wiedzy episteme, wiedzy prawdziwej, obiektywnie uniwersalnej. Równocześnie tak jak długa jest historia samej filozofii, tak długo trwają od samego zarania filozofii rozważania na temat kwestii prawdy, na temat kwestii fałszu, a w tym szczególnie kłamstwa. W sensie logicznym fałsz jest brakiem prawdy obiektywnej, czy takim zanegowaniem prawdy jako wartości właściwej, wartości obiektywnej. Natomiast jeżeli chcemy mówić o kłamstwie, trzeba by się zastanowić nad tym, że kłamstwo jest już specyficznym rodzajem fałszu, który jest wypowiadany czy gdzieś opisywany ze szczególną intencją, taką intencją, która ma dać wypowiedź sprzeczną. Z własnymi przekonaniami na przykład osoby wypowiadającej właśnie takie stwierdzenie kłamliwe. Na przestrzeni wieków sformułowanych zostało wiele definicji kłamstwa, poczynając już od Platona, a kończąc na filozofach czy autorach współczesnych. I tutaj w tym krótkim wykładzie postaram się kilka takich najbardziej może znanych w historii filozofii koncepcji przedstawić. Co ciekawe, wśród tych wielorakich koncepcji kłamstwa zarazem są takie, które dopuszczają w specyficznych sytuacjach użycie kłamstwa jako na pewnego, można powiedzieć, użytecznego narzędzia. No Jest oczywiście wiele koncepcji takich, które kłamstwa kategorycznie Zabraniają czy kategorycznie kłamstwo potępiają. Taką jedną z pierwszych koncepcji filozoficznych, która podejmuje zagadnienie kłamstwa, to koncepcja czy właściwie cała myśl Platona, bo na przestrzeni różnych lat w jego filozoficznej twórczości ten, ta kwestia kłamstwa się pojawia. U Platona jest interesujące to, że jego poglądem na temat kłamstwa można zinterpretować w ten sposób, że, no właśnie on w takich niektórych sytuacjach koniecznych użycie kłamstwa, do użycia kłamstwa przyzwala. I chciałabym teraz przytoczyć taki fragment mały z jednego z najbardziej znanych dialogów Platona: Państwo, gdzie pojawia się taka rozmowa między filozofami, którzy zastanawiają się właśnie w jakich warunkach, czy w jakich sytuacjach takie kłamstwo, czy mit, który nie jest prawdziwy, należałoby dopuścić. We fragmencie 21 trzeciej części państwa padają u Platona następujące słowa. A czy byłoby to możliwe, żebyśmy tak wybrali jeden z tych fałszów wskazanych, o których się niedawno mówiło, gdyby tak wybrać jakiś lepszy i tym fałszem wpłynąć przede wszystkim na samych rządzących, a jeśli by nie szło, to na resztę państwa? Jakiż to powiedział? To nic nowego mówię, to jakaś bajka fenicka, dawniej bardziej rozpowszechniona, jak mówią poeci, i wmawiają to w kogo można, ale u nas się to nie działo i nawet nie wiem, czy dziać się mogło. A żeby to w kogoś wmówić, trzeba by wielu słów. Hmm. Zdaje się, że ty się wahasz, czy ją powiedzieć, czy nie. Jak powiem, to zobaczysz, żem się słusznie wahał. Mów powiada, nic się nie bój. To mówię. Chociaż nie wiem skąd wziąć odwagę i jakich użyć słów, kiedy spróbuję naprzód samych rządzących inspirować i żołnierzy, a potem i resztę państwa, że to, jakobyśmy ich utrzymywali i wychowywali, to im się tylko tak wydawało. Wszystko, co się z nimi i koło nich działo, to były niby tylko sny, a naprawdę oni byli wtedy pod ziemią i w jej wnętrzu formowani i żywieni, oni sami zaś oraz ich broń i inny sprzęt wyrobiony, a kiedy już całkowicie byli wykonani, wtedy ich ziemia jako matka na świat wydała. Więc teraz, ponieważ to ich matka jest i karmicielka, ta ziemia, w której mieszkają, powinni o nią dbać i bronić jej, gdyby ją ktoś nachodził, a inni obywatele to są ich bracia, bo to też synowie ziemi, więc się ich dobrem interesować powinni. Nie bez powodu, powiada, tyś się wstydził mówić nieprawdę. To bardzo proste, powiedziałem. A jednak posłuchaj i reszty tego mitu. Wy tu wszyscy w państwie jesteście braćmi, tak będziemy im dalej ten mit opowiadali, ale Bóg, który was formował, wpuścił w okresie powstania i wmieszał trochę złota w tych z was, którzy są zdolni do rządów, dlatego oni są najcenniejsi, a w pomocników srebro, a żelazo i brąz w rolników i w tych co inne uprawiają rzemiosła. Więc, ponieważ wszyscy jesteście jednej krwi, dlatego najczęściej macie potomków podobnych do was samych. Ale bywa, że się ze złotego może urodzić ktoś srebrny albo ze srebrnego złoty i tak dalej. Wszelkie są możliwe wypadki w tę i w tamtą stronę. Zatem, rządzącym przede wszystkim i najbardziej przykazuje Bóg, żeby niczego tak dobrze nie pilnowali i przy niczym tak uważnie na straży nie stali, jak koło własnych potomków. Patrząc, która z tych czterech domieszek świeci w duszy każdego, i jeżeli by się im urodził potomek z domieszką brązu lub żelaza, to się nie powinni w żaden sposób unosić litością, ale oceniać tę naturę tak, jak ją cenić trzeba i zepchnąć go na rzemieślnika albo na rolnika. A gdyby się znowu pośród nich urodził ktoś z domieszką złota albo srebra, oni to ocenią i podniosą jednych do, do straży, a drugich do chówców pomocniczych, bo wyrocznia powiedziała, że państwo upadnie wtedy, gdy go będzie strzegł strażnik żelazny albo strażnik z brązu. Żeby oni w ten mit uwierzyli, czy masz na to jakiś sposób? W dialogu tym w państwie Platona widzimy zatem jak dwóch filozofów, którzy jak wiadomo w Platona koncepcyjnie mają być tymi, którzy kierują jako sposób intelektualny zarządzaniem państwem. Pojawia się takie rozważanie, czy można wprowadzać do świadomości społecznej pewien mit, Czyli jawną nieprawdę, ale wprowadzać w taki sposób, by ludzie wierzyli w ten mit, w tę nieprawdę, by uwierzyli, że to jest prawda. Mit założycielski, który ma powodować, że zarazem i rządzący, ale także przecież i reszta obywateli, uwierzy, że zrodzeni są z tej samej Ziemi, tylko z różną domieszką kruszców szlachetnych, czy mniej szlachetnych. A to wszystko w tym celu, żeby znali jakby swoje miejsce w tej hierarchii społecznej, żeby nie dochodziło do jakiegoś zaburzenia właśnie tej hierarchii, żeby po prostu panował społeczny ład. Można zatem powiedzieć, że Platon dopuszcza ewentualne posłużenie się takim kłamstwem, oczywiście jedynie w celu Służącym jakiemuś dobru wspólnemu, czy, czy po prostu jakiemuś dobru społecznemu. Jeszcze chyba bardziej zaskakująca sytuacja pojawia się w dialogu Platona Hippiasz, mniejszy, gdzie no widzimy tam Sokratesa, który udowadnia czy przekonuje, że lepszym człowiekiem jest ten, który wprowadza w błąd świadomie, niż ten, kto jedynie. Czyni tak przypadkiem bądź w jakiś sposób nieświadomy. Czyli można by powiedzieć, że w tym przypadku jakby istotne staje się to, że kłamstwo zakłada już jakąś znajomość prawdy. Oczywiście nie chodzi tutaj o zachęcanie w tym przypadku do kłamstwa, raczej o wykazanie tego, kiedy ten kłamca będzie skuteczny, a będzie skuteczny wtedy, kiedy będzie się znał. Na tej dziedzinie, w której no właśnie celowo wprowadza kogoś w nieprawdę, w fałsz. Konsekwencją takiego podejścia u Platona jest, zarazem przyjmując to, że dla Platona to filozofowie są cimi, tymi, którzy najbliżej są prawdy, bo przecież to oni dążą właśnie do mądrości i do tego prawdziwego, obiektywnego poznania, to właśnie zarazem również filozofowie, są, można powiedzieć, czy mogliby być lepszymi kłamcami, w sensie skuteczniejszymi niż niefilozofowie. Dlatego to właśnie filozofom, którzy zarządzają państwem, Platon jakby daje to narzędzie, czy możliwość użycia tego narzędzia właśnie w takiej sytuacji wyższego dobra. Mamy tutaj do czynienia z taką nierówną perspektywą, bo Platon przyzwala filozofom, którzy są tymi kierującymi państwem, na, właśnie czasami, jeżeli jest to konieczne, posłużenie się kłamstwem. Natomiast oczywiście, w momencie, kiedy taki obywatel będący filozofem przestanie pełnić urząd państwowy, czyli już nie będzie kierował się, kierował państwem, czy jakoś przyczyniał się do kierowania tym państwem, do organizacji tego państwa, w tym momencie traci to prawo do użycia kłamstwa. Gorzej jeszcze ma, czy gorzej, może nie gorzej, ale inną perspektywę ma obywatel, który nie jest filozofem, ponieważ tutaj w przypadku każdego innego obywatela to kłamstwo jest zakazane, a szczególnie takim Szkodliwym rodzajem kłamstwa będzie kłamstwo, które szkodzi państwu. Jeżeli zatem, jak chce Platon, jakiekolwiek fałszywe wiadomości, informacje miałyby zostać użyte, to tylko i wyłącznie w celu właściwego zarządzania państwem i poprawie bytu obywateli, a w każdym innym przypadku kłamstwo będzie po prostu czymś przestępczym i zakazanym. Kłamstwo dla Platona, u Platona przyjmuje zatem taką funkcję, można powiedzieć, użyteczną, użyteczną politycznie, bo może być używane nie, nie tylko w stosunku do obywateli, o ile jest to konieczne dla no właśnie chociażby jakiegoś zaprowadzenia ładu społecznego, spokoju społecznego, ale również może być użyte na przykład wobec wrogów państwa, żeby celowo wprowadzić ich w błąd. Jest to po prostu wtedy elementem strategii. To zaskakujące stanowisko Platona odrzucił jego uczeń, Arystoteles. Arystoteles, właściwie jako pierwszy filozof, bardzo stanowczo sprzeciwił się wszelkiemu kłamstwu, a ten sprzeciw związany był u niego przede wszystkim z tym, że kłamstwo dla Arystotelesa było tym, co przede wszystkim bardzo Negatywnie oddziałuje na osobę, która tym kłamstwem się posługuje. Arystoteles, można powiedzieć, że w ten sposób definiuje kłamstwo, iż jest to dla niego takie świadome, bardzo świadome wprowadzanie kogoś w błąd i rozróżnia jakby różne rodzaje tego właśnie wprowadzania w taki nieprawdziwy obraz czy ukazywania nieprawdziwego obrazu na przykład siebie. Mówi Arystoteles choćby o udawaniu na przykład, że się udaje, że jakieś przymioty czy cechy, czy umiejętności się posiada, chociaż, chociaż się tego nie posiada. A z drugiej strony mówi Arystoteles o ukrywaniu czegoś, prawda, jakichś swoich nie wiem, wad czy jakichś negatywnych stron w swoim życiu, które może nie świadczyłyby o nas w taki sposób, jak my byśmy chcieli się prezentować. Zarazem dla Arystotelesa najważniejszą taką rzeczą, do której człowiek powinien dążyć, to jest cnota, czy różne cnoty. Człowiek powinien być obywatelem, czy osobą, która jest przede wszystkim Budującą swój charakter właśnie poprzez to zdobywanie czy osiąganie takiego cnotliwego poziomu życia. Tutaj te cnoty są po prostu pewnymi takimi cechami charakteru, czy, czy mówiąc ściślej, takimi trwałymi dyspozycjami, które człowiek uzyskuje. I na przykład wedle tej Arystotelesowskiej etyki cnót, cnotliwy będzie taki człowiek, który jest prawdomówny. A kłamstwo, jako takie, jako samo w sobie, zawsze będzie czymś złym i, naganny, i godnym nagany, jak pisze Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej. Dodać jeszcze można, że dla Arystotelesa istotne bardzo jest to, żeby. Człowiek zawsze żył zgodnie ze swoją naturą, a taką naturalną drogą człowieka według Arystotelesa jest dążenie do prawdy. Zatem jakiekolwiek posługiwanie się kłamstwem, niezależne od tego w jakim to jest stopniu i w jakim to jest celu, no dla Arystotelesa jest po prostu zaprzeczeniem tego właśnie życia zgodnego z ludzką naturą. Warto tutaj dodać jeszcze, że Arystoteles wyróżnia trzy takie powody, które skłaniają ludzi do posługiwania się kłamstwem. Pierwszym powodem jest brak rozsądku, czyli kiedy mówimy jakąś nieprawdę, czy posługujemy się kłamstwem, ponieważ mamy niewystarczający na przykład namysł nad czymś, niewystarczające rozpoznanie tego o czym mówimy. Następnie mówi też Arystoteles o takim powodzie kłamstwa, które będzie się objawiało, można powiedzieć takim, taką postawą nierzeczliwości, czyli po prostu jakby niewskazywaniem na to, co jest właściwe i najlepsze. A kolejnym powodem kłamstwa jest dla Arystotelesa niegodziwość, czyli taka celowa chęć Wyrządzenia innym szkody. Zarazem, więc dla Arystotelesa można powiedzieć, że zachodzi kłamstwo wtedy, kiedy wynika ono z jakiegoś błędu poznawczego, a w innej sytuacji kłamstwo jest z kolei wynikiem takiej celowej intencji wprowadzania w błąd. Niezależnie od tego, jakie są powody posłużenia się kłamstwem, jeszcze raz przypominam, że dla Arystotelesa Każde kłamstwo jest naganne z natury. W późniejszych wiekach, na przykład, niektórzy z ojców kościoła utrzymywali, że kłamstwo niemal zawsze powinno być zabronione, chociaż czasami może być słuszne, jeżeli. Na przykład służy temu, by ochronić jakąś wspólnotę czy jakąś społeczność przed na przykład napaściami, ale w bardzo niewielu przypadkach mogłoby zostać dopuszczone. Radykalnym przeciwnikiem kłamstwa był święty Augustyn z Hippony, podobnie zresztą jak nieco później Tomasz Zakwinu. Jednym z argumentów świętego Augustyna przeciwko kłamstwu było, było stwierdzenie, że rozumna dusza wzdraga się przed fałszem i tak gorliwie walczy z błędem, że nawet ci, którzy kochają kłamać, nie chcą być okłamywani. Odwołując się tutaj niejako do Platona, Augustyn jest przekonany, że dusza ludzka jest piękna jedynie wówczas, gdy ma do czynienia z prawdą, także wszelkie kłamstwo duszę tę kala. Dla Augustyna kłamstwo, które wprowadza celowo fałsz w życie ludzkie, w takie relacje między, międzyosobowe, powoduje przede wszystkim to, że to życie społeczne życie człowieka wśród innych osób i z innymi osobami. Zostaje rozbite i przestaje mieć ten właściwy dla siebie prawdziwy wymiar. Podobnie do Augustyna, swoją definicję kłamstwa przedstawił Tomasz Zakwinu, chociaż nieco ją zmodyfikował. Bowiem dla Tomasza kłamstwo zachodzi wtedy, kiedy osoba kłamiąca ma taką wolę właśnie zakomunikowania jakiejś fałszywej wypowiedzi. Więc tutaj to kłamstwo będzie bardzo ściśle powiązane. Z wolą. Tomasz Zakwinu zauważa, że nie zawsze ten, który wypowiada zdanie będące zdaniem obiektywnie fałszywym, kłamie. Bo na przykład, gdy jest taka sytuacja, iż ktoś wypowiada zdanie fałszywe, fałszywe właśnie w takim znaczeniu obiektywnym, ale zarazem indywidualnie on jako osoba jest przekonany o prawdziwości tego zdania. To w tym momencie nie kłamie, bo nie wykazuje tutaj celowej woli właśnie wprowadzania jakiejś nieprawdy. Można też wspomnieć o przypadku odwrotnym, kiedy na przykład ktoś, kto wypowiada jakiś sąd, jakieś stwierdzenie, które obiektywnie jest prawdziwe, ale on sam jest przekonany, że ten sąd nie jest prawdziwy, że jest fałszywy, czyli wypowiadając go celowo chce. Właśnie ten fałsz wprowadzić prawda, do obiegu, to wtedy on jest kłamcą, ponieważ nie wiedząc o prawdziwości tego zdania, będąc przekonany o fałszywości tego sądu, celowo posługuje się, jakby w jego przekonaniu, właśnie kłamstwem, nieprawdą, fałszem. Dla Tomasza Zakwinu kłamstwo zawsze jest moralnie złe. Niemniej, podobnie jak już wcześniejsi filozofowie, święty Tomasz Zakwinu przyjmuje taki podział kłamstwa na, czy kłamstw na, na mniej szkodliwe, czy mniej złe i bardziej złe. Pisze na przykład, że kłamstwo można podzielić ze względu na rodzaj winy. Zależnie od zamierzonego celu kłamcy, jaki może zwiększać lub zmniejszać winę, i zwiększa ją, gdy ktoś je zmierza do wyrządzenia szkody innemu, więc wówczas zachodzi kłamstwo złośliwe, a zmniejsza ją natomiast, gdy kłamstwo ma na celu jakieś dobro, już to dobro przyjemne, i wówczas zachodzi kłamstwo żartobliwe albo użyteczne, i wtedy mamy do czynienia z kłamstwem usłużnym. Święty Tomasz dodaje także, że nie ulega wątpliwości, że im lepsze jest to zamierzone dobro, tym mniejsza jest wina w kłamstwie. Nadal jednak kłamstwo pozostaje kłamstwem i zawsze będzie naganne moralnie. W czasach nowożytnych, w dobie oświecenia, niemiecki filozof Immanuel Kant twierdził, że kłamiąc naruszamy wręcz taki obowiązek wobec siebie i wobec swoich bliźnich. Ponieważ jesteśmy istotami rozumnymi, a jako takie jesteśmy powinni sobie nawzajem prawdomówność we wzajemnych kontaktach. Ten problem kłamstwa na tyle zajmował Immanuela Kanta, że poświęcił mu Kant oddzielny tekst zatytułowany O domniemanym prawie do kłamstwa z pobudek miłości ludzkiej, i pisze tam między innymi w ten sposób. Pierwsze pytanie brzmi: czy ktoś w przypadku, gdy nie może uniknąć odpowiedzi tak lub nie, posiada uprawnienie, czyli prawo, by nie być prawdomównym? A drugim pytaniem jest, czy nie jest on wręcz zobowiązany, gdy zniewala go występny przymus, twierdzić coś wbrew prawdzie, aby zapobiec grożącemu mu lub komukolwiek innemu przestępstwu? Prawdomówność w przypadkach, których nie można uniknąć, jest obowiązkiem człowieka w stosunku do każdego innego. Jakakolwiek nie miałaby z tego wyniknąć niekorzyść dla którejś z osób, i mimo, że twierdzeniem fałszywym, nie czynię nic złego temu, kto bezprawnie na mnie nastaje. Niemniej jednak popełniam fałsz, czym sprzeciwiam się najgłębiej istocie obowiązków ogólności. Fałsz ten może być zatem nazwany kłamstwem. Sprawiam bowiem, że w stopniu, jaki zależy ode mnie. Wszelkie możliwe twierdzenia, deklaracje stają się niewiarygodne, a zatem i wszelkie prawa zagwarantowane umowami stają się niczym i tracą moc. A to z kolei oznacza nieprawość wobec człowieczeństwa w ogóle. W ten sposób, dodawał dalej Immanuel Kant, jeśli zdefiniujemy kłamstwo jako złożoną, rozmyślnie nieprawdziwą deklarację. To nie trzeba już w dodatku, że musi ono komuś wyrządzić krzywdę. Kłamstwo bowiem zawsze wyrządza krzywdę, nawet jeśli nie komuś w sposób szczególny, to jednak zawsze ludzkości w ogóle, jako że czyni ono źródło prawa czymś bezużytecznym. Można dodać jeszcze, że wedle Kanta ten kto kłamie, nawet jeżeli czyni to naprawdę w dobrej wierze, w takim dobrym przekonaniu, że to przyniesie jakiś pożyteczny efekt, to również taka osoba będzie, czy powinna być odpowiedzialna przed sądem, czy przed Trybunałem, nie wiem, opinii publicznej za wynikające stąd konsekwencje i niezależnie od tego, jakie te konsekwencje by były, to osoba taka musi być gotowa ponieść karę za te za te konsekwencje, ponieważ dla Kanta prawdomówność jest obowiązkiem, który należy uznać za podstawę wszelkich gwarantowanych umowami obowiązków, i ta zasada, gdy przyzwoli się tu na najmniejsze ustępstwo, staje się po prostu nieużyteczna. Kant pisze także, że to, iż osoba będąca w moim domu dozna krzywdy na skutek prawdomówności, jest zaledwie pewnym przypadkiem, nie zaś wolnym czynem przyznanie bowiem komuś prawa do wymagania od innych kłamstwa, z którego ciągnąłby korzyść, spowodowałoby roszczenie sprzeczne z wszelką legalnością. Każdy człowiek ma jednak nie tylko prawo, ale i jak najściślejszy obowiązek prawdomówności w wypowiedziach, których nie jest w stanie uniknąć, jakkolwiek mogą one przynieść krzywdę jemu lub innym. Właściwie to nie on sam wyrządza krzywdę temu, kto jej doznaje, ale powoduje ją przypadek. Nie ma on bowiem wcale wolności wyboru, gdyż prawdomówność, jeśli musi on w ogóle mówić, jest obowiązkiem bezwarunkowym. I Manuel Kant zatem bardzo stanowczo odrzucał jakąkolwiek właściwie możliwość posługiwania się znaczy kłamstwem. Jako czymś dobrym, nawet w sytuacjach, kiedy to kłamstwo mogłoby zadziałać na korzyść w jakimś sensie osoby czy osób okłamywanych. Tutaj pojawia się już kwestia, no właśnie, pewnej użyteczności, jeżeli tak można powiedzieć, kłamstwa. I o takiej użyteczności w wieku XIX mówił John Stuart Mill, twórca utylitaryzmu, który generalnie zdecydowanie potępiał kłamstwo jako właśnie takie bardzo szkodliwe dla czy wręcz zabójcze dla zaufania między ludźmi, a więc i dla całości jakby wspólnoty ludzkiej. No niemniej przyznawał, że w bardzo rzadkich okazjach może w jakiś sposób kłamstwo być usprawiedliwione, jeśli dzięki temu można uniknąć jakiegoś bardzo wielkiego i niezasłużonego zła. Widzimy zatem, że nawet ci filozofowie, którzy naprawdę w wyjątkowych okolicznościach dopuszczają możliwość użycia kłamstwa, są generalnie jemu przeciwni i wobec kłamstwa mają taką postawę odrzucającą, potępiającą. Jednak zawsze, jeżeli tylko to możliwe, wybierającą prawdę. Patrząc na to, w jakich czasach żyjemy obecnie, może wydawać się to postawą wręcz taką idealistyczną i nie dającą się być może dać zrealizować w życiu, chociaż pewnie byłoby dobrze, gdybyśmy się do. Tej zasady prawdomówności, czy zawsze posługiwania się prawdą stosowali. Obecnie żyjemy w erze postprawdy. I nie jest to wcale już pojęcie dla nas nowe, bo przecież właśnie takie sformułowanie era postprawdy zostało użyte już w 2004 roku przez Ralfa Kiesa. I niestety ta rzeczywistość postprawdy cały czas. Można powiedzieć, pogłębia się, poszerza, jesteśmy w niej coraz bardziej zanurzeni. Postprawda, czyli taka rzeczywistość, w której nie tyle liczy się właśnie prawda jako prawda, ale przede wszystkim liczą się opinie, a one są kształtowane poprzez odwoływanie się do. Takich osobistych przekonań do różnych emocji czy afektów. Lars Keys, amerykański autor, który, który stworzył, czy właśnie rozpowszechnił dzięki tej swojej książce pojęcie postprawdy, w jednym z wywiadów powiedział wręcz, że dzisiaj kłamiemy bezwstydnie, a do tego nie widzimy powodów, by tego nie robić. Tu przytoczę jedną z wypowiedzi. Ralfa Kisa z jednego z wywiadów udzielonych parę lat temu dla kultury liberalnej. Kis powiedział w tej rozmowie tak, że potrafimy oszukiwać, co daje nam ewolucyjną przewagę nad zwierzętami czy wrogami. Ograniczają nas nie tylko moral, moralność, ale przede wszystkim bliskie relacje z ludźmi, którzy przejrzeliby nasze kłamstwa. Obecnie jednak żyjemy w, na tyle w dużych zbiorowościach, gdzie otaczają nas nieznajomi właśnie w jakichś sieciach na przykład społecznościowych, którzy nie potrafią rozpoznać oszustwa i w internecie jesteśmy do tego stopnia od siebie oderwani, że nie używamy nawet prawdziwych imion, ale pseudonimów, więc wszystkie te czynniki sprzyjają naturalnej ludzkiej skłonności do oszustwa, a jednocześnie pozbawiają człowieka tradycyjnych hamulców? Z tą wypowiedzią zostawiam państwa was do namysłu. I zachęcam jednak do sięgania do zaleceń filozofów, którzy przez tysiące lat uprawiania filozofii jednak bardziej skłonni są wierzyć w siłę prawdy i w jej taką moc, przede wszystkim wzmacniającą naszą ludzką naturę, jako tych, którzy są istotami rozumnymi i którzy właśnie do prawdy. Jednak starają się dążyć.